Tak, Barbara już obmyśla plan, jak tu się dostać na molo. Bez biletu. Że kiedyś tutaj w tym miejscu cały ten ogródek był takimi pleksami wysokimi otoczony, pamiętasz? Tak, tak. No. Nie dało się tak kombinować. Nie dało się. Ale wiesz, dlaczego to może zostało zdjęte? Bo goście wieczorem mogą sobie siedzieć tutaj, jeść kolację albo i oglądać, pić piwko i oglądać tak. Kino, nie? Może. No, tylko coś tego kina nie widzę teraz. Kiedy to startuje? O 22. Aha, to się składają... rozkłada za każdym razem. No pewnie. Aha. No tak, dobra, tutaj wszystko jest, widzę nawet. Dobrze. Pani to może spojrzy, pani Basiu? O. Pięknie. To co, łyczek, pilsnerka? No i pięknie. Taki mamy dzisiaj leniwy, widzę, dzień. I całe szczęście w sumie. No roboty mamy tyle co zawsze, więc co za różnica. No fakt. Po prostu wolniej. No. To wszystko płynie. I wiecie, ile czasu spędzimy tutaj? Na zewnątrz, poza domem? Tyle, na ile nam baterie pozwolą. Dokładnie. No potem pójdziemy się doładować i... Musisz mówić głośniej, Basiula. Potem pójdziemy się doładować i znowu wyjdziemy pewnie. No. No dokładnie tak. Jak się tak najpierw nazywa? Nie pamiętam. Ja też nie wiem. No ale jesteśmy na samym molo, jak widzicie. I to za bramkami. Ciepło to w ogóle jest, nie? Bardzo. No, nawet mam ochotę zdjąć tą bluzę. O, wreszcie jest dobrze. Mogliby te lampki zapalić, też by było spoko. No, bo one wiesz, pewnie są żółte. Nieekonomiczny sposób zarządzania energią. Ale tak, nawet w dzień robiłyby robotę, nie? No jasne. No. U nas fajnie pod wiatem wyglądają. Mhm. Tylko, że nasze to każda żarówka ma pół wata, pamiętam. I ciężko w ogóle znaleźć takie żarówki. Już to no, mówiłem nieraz. Się. No. A one mają pół wata każda, czyli tak naprawdę to pobór jest praktycznie zerowy. Dawno pilsnera nie piliśmy. Kiedyś nałogowo, to znaczy regularnie. Jak było piwo, to był pilsner. A teraz bardziej ty zostałeś przy pilsnerze, a ja się przerzuciłem na słodką łomżę. Jeszcze coś tą perłę muszę wypróbować, ale ta perła chyba była już w ogóle kompletnie za słodka, nie do przejścia. Pilsner jest number one, jeśli chodzi o piwo. To jest najlepsze piwo, jeszcze lepszego nie piłam. Pilsner, no tak. A podobno to nasze w Polsce to takie trochę siki są w porównaniu tak? z tym oryginałem, no. W teorii są takie same, ale... No. To tak jak z proszkami do prania, nie? Tak. A podobno tak. Oglądałam na YouTubie jest taki kanał, a mniejsza, też będzie powiem tylko w skrócie. Ludzie dużo czasu w sumie mieszkają w Stanach i opowiadali o tym, o żywności, która jest tam dostępna w sklepach. Że jest tragiczna? Tak jak powiedzieli na początku tego filmu, pamiętam, że w Ameryce możecie kupić to, co jest najzdrowsze i to, co jest największym syfem. Na całym świecie nie ma barę większych skrajności, no nie? No i oni tam znaleźli sobie produkty, które generalnie mają, jakieś składniki, elementy, które są gdzieś na świecie, często w wielu krajach, w ogóle zabronione, nie? Nie można ich stosować w jakimś tam przetwórstwie. No i testowali to jedzenie. Tak jak w Ameryce, co ci się kojarzy z jedzeniem w Ameryce? No, że to jest sztuczne, chemiczne, no nie? No. Więc to nie zmieniało, ale jak opowiadali o tym, jakie to są substancje i na co działają, w jaki sposób wpływają na organizm, to się w głowie nie mieści, że to jest dopuszczone w ogóle do użytku, no nie? Że możesz to spotkać w jedzeniu. Ja tam byłem 20 lat temu, można powiedzieć. No i właśnie były podane też nazwy produktów, które my znamy tutaj z Polski, nie? No. Czy napoje, czy coś, one podobno mają całkowicie inny skład. Podejrzewam, że za tym idzie też jakiś smak, nie? Jest pewnie to... Pewnie też. Wyczuwalne. Aż tak nie pamiętam, ale pamiętam, że zdziwiło mnie mocno. Ale tak jak mówię, to było 20 lat temu, jak tam byłem w Stanach, to na półkach ilość gotowców. Tak.
hamburger z frytkami do mikrofali, cyk. Wyjmujesz, jest. Ale u nas też kiełbaski z frytkami, wszystko po prostu gotowe. Kupujesz do mikrofali, wyjmujesz, jest. Tak, ale tam akurat oni się na tych gotowcach nie skupiali, a na przykład na takich produktach, które... No na przykład coś w rodzaju jakiś tam, to był zabielacz do kawy, bo to wyglądało jak śmietanka, ale nigdzie w nazwie nawet nie było podane, nie było użyte słowo śmietanka, czy mleko, czy coś w tym stylu. No i w składzie, wiadomo, poza różnymi tam chemikaliami, jakimiś dziwnymi substancjami, których nazwy nawet nie jestem w stanie przytoczyć, tam nie było ani grama nabiału. Dziękuję. Ani grama. To po prostu miało tylko zabielać, zasładzać. Tyle, no to, ale to no. Takich produktów też u nas jest masa, też można to znaleźć. No wiadomo, sklepie, wiadomo, tak. No ale to taki prosty przykład nawet z brzegu, jeśli chodzi o te różnice w smaku. Już tam mówiłam o proszkach, no co nie ma smaku, jakby może być tylko efektywność takiego produktu różna, ale przecież cola, ta, którą Karol nas czasem częstuje, smakuje inaczej niż... Tak, ale no mówisz o coli z Niemiec. Tak, coli z Niemiec. Poważnie, wierzcie nam, cola niemiecka smakuje inaczej. Ma moim zdaniem mniej gazu, jest tak. Jakby ma więcej smaku, a nasza wydaje się takim zgazowanym, rozwodnionym bardziej napojem. Poważnie, to jest różnica, to jest mocno wyczuwalna różnica. Znaczy, tak samo tak, w Fancie. Tak samo w Fancie. No i jest jeszcze ten napój, który dawno go nie piliśmy, bo Karol go nie przywoził, Mezo, czyli wymieszana Fanta z kolą. I wbrew pozorom smakuje super. Tak jest. No, da się to zrobić. No to tak, no ale w Polsce nie trzeba naprawdę daleko szukać, żeby znaleźć jakiś syfilis, to jest oczywiste, już mamy, tylko nie wiem, wydaje mi się, że możemy być takim narodem chyba jeszcze, chociaż nie, może generalnie w Europie jest jakaś taka większa świadomość chyba. Że w Polsce jest większa niż w Niemczech? Nie, mówię o Europie w stosunku do Stanów. Nie? A, no to tak, to na pewno. Większa świadomość. Myślę, że tak. Z tego, co spożywamy, jak to na nas działa, jak to wpływa na nasz... Tak się wydaje tak przynajmniej, dalej. No. Tak się wydaje, ale czy tak jest, nie? No. To pogadaliśmy. No. O żarciu. To uszanowanko dla Państwa. Ciao.